Cześć Marcinie. Mam nadzieję, że wyjaśnisz mi kilka zagadek. Wyjaśnisz mi trochę, jak funkcjonuje świat. Mam często tutaj gości z tytułami. Zazwyczaj to są tytuły profesorskie, doktorzy habilitowani i no, tego rodzaju tytułatura. W tym twoim przypadku, aż sobie wypisałem, ile ty masz tych tytułów na kartce. Tytuł mistrza Polski trzykrotnie, klubowy mistrz świata, srebro dwukrotnie, superpuchar Turcji, puchar Turcji, mistrzostwo Turcji, srebro, a potem mistrzostwa świata, złoto, liga światowa, srebro. Tych tytułów masz sporo. I tak się zacząłem zastanawiać, czy to wzrost, genetyka, dziedzictwo, czy to zasługa, ciężka praca. Jak postrzegasz swoje sukcesy sportowe? Jako twoją zasługę, czy po prostu no, tak się złożyło, że akurat jestem siatkarzem w wyniku czynników zewnętrznych? Dzień dobry, cześć. To może powiem żartobliwie to, co nasz tutaj operator powiedział. Jak się nie ma talentu, to trzeba dużo sprzętu. Ja może nie miałem talentu, ale byłem bardzo wysoki, więc to mi ułatwiało granie w siatkówkę. Nie, już tak całkiem serio. W sporcie nie ma dróg na skróty. Jest bardzo ciężka praca, systematyczna, każdego dnia. Życie daną dyscypliną, którą się uprawia, to nie jest tylko trening, na który się idzie rano i po południu. To jest odpowiedni styl życia, wysypianie się, odżywianie, wypoczynek, odnowa biologiczna, odpowiednia suplementacja. No, to jest bardzo długa, żmudna i ciężka praca, żeby dojść do sukcesu, bo często ludzie to, co widzą, start jakiegoś zawodnika, zawodniczki, mecze czy inne zawody, to oni widzą tylko ten creme de la creme, czyli to, co jest najważniejsze. To, na co na przykład sportowiec może pracować i 10, i 15 lat, żeby w jednym starcie zaistnieć. To jest na przykład w lekkiej atletyce często tak jest. Oni często celują bardzo w igrzyska olimpijskie. Podporządkowują całe 4 lata, żeby tam wypaść dobrze przez te na przykład w biegu na 100 metrów przez te niecałe 11 sekund. Więc... Czyli jesteś zwolennikiem takich klasycznych praw, to na przykład każdy jest kowalem swojego losu, albo każdy sobie rzepkę... Czy ja jestem zwolennikiem takim? Jestem zwolennikiem takich prawd, bo ja jestem zwolennikiem prawdy. Nie ma innej drogi. W sporcie nic się nie uda. Okej, można gdzieś przybimbać w siłowni, można nie pójść na 2-3 treningi, zagrać potem nawet 2-3 mecze dobrze. Owszem, to się uda. Tak, widziałem takie rzeczy. Ale na dłuższą metę to zawsze wyjdzie. W tym właśnie najważniejszym meczu. No dobrze, ale niektórzy powiedzieliby, że okej, lubimy sobie przypisywać swój własny sukces, własnej ciężkiej pracy, własnym wyrzeczeniom, natomiast nie dostrzegamy często tego, że za tym sukcesem stoi po pierwsze, no jak już powiedzieliśmy, jakieś uwarunkowanie zewnętrzne pod tytułem genetyka. W twoim przypadku jesteś odrobinkę wyższy niż ja na przykład. Ja jestem gorzej predysponowany do bycia siatkarzem niż ty już fizycznie. Ale to jest jedna rzecz. Druga rzecz to no przypadek tak, ale ja pod nie mam tytułem... umiejętności wokalnych, a ty masz. Tego nie wiem, bo ja nigdy nie słyszałem, jak śpiewasz. Trudno mi ocenić. Ale to jest jedna rzecz. Druga rzecz, ludzie, których spotykamy. Przypadek. Niektórzy sportowcy po prostu spotykają właściwych ludzi, którzy pokazują im pewne rzeczy, popychają w danym kierunku, ale też czasami finansują ich działania, ich kształcenie, trening. To prawda, ale myślę, że wybitne jednostki, te, które mają coś osiągnąć, tak to osiągną. Jeżeli nie z tym sponsorem, nie z tym trenerem, to z następnym. Bo te diamenty prędzej czy później zostaną oszlifowane. Czas je oszlifuje i odniosą sukces. Jesteśmy kowalem własnego losu, zwłaszcza jeżeli chodzi o sportowców. Okej, jest bardzo dużo czynników zewnętrznych, trzeba mieć uwarunkowania do pewnych dyscyplin, dlatego no, za młodu szuka się. Ja grałem w piłkę ręczną, grałem w koszykówkę, próbowałem swoich sił w piłce nożnej. Siatkówka wyszła mi najlepiej. Więc to też nie jest tak, że od razu pomyślałem, będę siatkarzem i będę wszystko wygrywał. Nie, wręcz przeciwnie. Nawet nie marzyłem o tym, że mogę stawać na podia. A jak wygląda w Polsce łowienie talentów siatkarskich? Jak wygląda ten początek takiego gracza ligowego na przykład? Od czego się zaczyna? Bo w przypadku piłki nożnej to wszyscy wiemy, no, gramy razem na boiskach, w podstawówce, potem w liceum, po drodze gdzieś ktoś tam w jakimś klubie, w młodzikach i tak to się toczy. Muszę powiedzieć, że Polski Związek Piłki Siatkowej całkiem nieźle sobie to wykombinował i on cały czas rozwija ten system, bo zbudowali już, to już będzie chyba z kilkanaście lat temu,
siatkarskiej, ośrodki szkolne. Ich jest mnóstwo po całym kraju rozsiane. Są klasy dla dziewczynek, dla chłopców. Ta piramida na dole jest bardzo duża, ona się potem zawęża. Dzięki temu mamy kapitalne reprezentantki i reprezentantów kraju, już na samej górze. To jest to. A jeżeli o mnie chodzi, no ja zaczynałem trochę wcześniej, zanim te ośrodki powstały, ale już była szkoła mistrzostwa sportowego, która jest w Spale, tam gdzie znajduje się centralny ośrodek szkoły, ośrodek przygotowań olimpijskich. I ja tam poszedłem do liceum, zostałem wyłapany na mistrzostwach polskich młodzików, no bo w 8 klasie ja już miałem 2 metry wzrostu, więc nie umiałem praktycznie nic, bo ja zaczynałem w 8 klasie dopiero grę w siatkówkę, więc tak naprawdę wzięli taki nieociosany klocek drewna i tam ulepili ze mnie siatkarza, wyrzeźbili. I przez 4 lata ja dzięki tak naprawdę no, centralnemu szkoleniu, pomocy bądź co bądź państwa, przez 4 lata w dużym skrócie mój plan dnia wyglądał tak, że wstawałem rano, 2-3 lekcje, trening, obiad, 2-3 lekcje, trening, kolacja, o 20 trzeba było zrobić jakieś zadanie domowe albo nie. I tak codziennie, piątek, świątek, sobota robiliśmy. Zdarzały się nawet lekcje soboty, gdzie mieliśmy 5 matematyk z rzędu, 5 fizyk z rzędu, bo trzeba było coś nadrobić, bo za 2 miesiące nas nie będzie, przez tydzień pojedziemy na turniej, pojedziemy na jakiś mecz ligowy. I tak żyłem przez 4 lata, codziennie pracując. No widzisz, ja generalnie też zgadzam się, że wszyscy jesteśmy kowalami swojego losu, ale właśnie chciałem Cię wziąć trochę pod włos i wcielić się w takiego adwokata diabła albo w jakiegoś takiego lewicowego komentatora, który powiedziałby, no sam Pan mówi, że właśnie Pana ktoś wynalazł, wyciągnął w ramach jakiegoś centralnie skonstruowanego schematu szkoleniowego. Pana zaczął wdrażać, uczyć, ulepił z Pana siatkarza, jak Pan to ujął, z klocka drewna. Ale ja musiałem chcieć to, ja musiałem pójść na te treningi w moim rodzinnym Olsztynie, do olsztyńskiego AZS-u, musiałem tam się zapisać, musiałem się czymś wykazać, żeby móc pojechać na Mistrzostwa Polski Młodzików. I stamtąd już... To już jest jakby kolejny etap, więc ta teza się trochę nie sprawdza do tego, co było, bo gdybym nigdy nie miał do czynienia z siatkówką i ktoś miał po prostu zdjęcie, o ej, ty masz 2 metry, chodź, będziesz grał w siatkówkę, po części mógłbym się zgodzić. Ale swoją drogą to też jest ciekawy wątek, ta obecność państwa w różnych dziedzinach sportu. Przypomina mi się zawsze Anita Włodarczyk, bo to chyba o Anitę Włodarczyk chodziło, która trenowała na jakichś takich walących się boiskach, stadionach, w którą nikt nie inwestował, nie było żadnego wielkiego związku, który by ją wspierał, a mimo wszystko tyle osiągnęła, prawda? Sportowcy, tenisiści, tak? Też zazwyczaj nie trenują w ramach jakichś właśnie centralnych wielkich schematów i wsparcia państwa, tylko rodzice w nich bardzo często spore pieniądze inwestują, gdy widzą, że to są talenty. Jakby to jest jedna strona tego równania. Druga to są właśnie takie dyscypliny sportowe pod tytułem piłka nożna, gdzie to państwo jest cały czas obecne na poziomie samorządowym, sfinansuje na przykład budowę jakichś stadionów chociażby, prawda? Ułatwia, buduje tą infrastrukturę. Orliki, wielki propagandowy tam motyw polityczny sprzed iluś tam lat. Tutaj takich sukcesów nie ma i tak się takich wymiernych sukcesów na arenie międzynarodowej nie ma. I tak się zastanawiam, jak skuteczne jest to państwo we wspieraniu polskich sportowców. Czy państwo może być skuteczne do pewnego momentu, a już po przekroczeniu pewnej granicy państwo tak naprawdę niewiele może, bo już państwo nie może, nie robi tego i nie powinno wchodzić już w merytorykę. To, co powinno się robić, jak się powinno szkolić, kogo się powinno szkolić, to już są zadania dla polskich związków sportowych. Państwo to, co może robić, to właśnie budować infrastrukturę, dotować różne rzeczy, zwłaszcza sport tych najmłodszych, młodzieży. No bez tego, jeżeli państwo by tego nie robiło, bo robi to praktycznie większość państw na świecie, to sport by leżał. O ile siedzimy tutaj w świetlicy wolności, idee wolnościowe są mi bardzo bliskie i to może przeczyć tym właśnie ideom, ale tutaj państwo musi pomóc, jeżeli by nie pomagało, to polski sport by naprawdę leżał. Tylko pytanie, czy to państwo pomaga w sposób najlepszy z możliwych? Bo tak sobie myślę, jak na przykład uczono nas wychowania fizycznego w szkołach, no to ja zawsze lubiłem piłkę nożną i lubiłem grać w piłkę nożną, siatkówkę średnio, w koszykówkę średnio, a tej piłki nożnej było tam naprawdę niewiele. Były jakieś dziwne sprawdziany z biegania na 50 metrów albo skakania przez jakiegoś kozła. W żaden sposób mnie to nie rozwijało, bo ja nie trenowałem skoku przez kozła. Po prostu raz na jakiś czas ktoś kazał mi skoczyć przez kozła i mnie stawiał jakąś notę za to.
absurdalny pomysł. Jakby nie ma żadnej na poziomie tym szkolnym weryfikacji realnej kondycji uczniów. Nie bada się, tak, czy... Tak, tutaj jest duże pole, kwestii, duże pole do popisu, bo... Okej, to Jan Paweł II chyba powiedział, że sport jest najważniejszą z rzeczy nieważnych, ale... Trochę się z tym zgadzam i trochę nie, bo sport jest połączony z wieloma dziedzinami naszego życia. No jest to gałąź gospodarki, to jest raz. Jeżeli będziemy mieli zdrowe, wysportowane społeczeństwo, Ministerstwo Zdrowia odetchnie. Na to się rzadko bardzo zwraca uwagę, zupełnie nie wiem, nie wiem dlaczego. Przecież to jest wszystko skorelowane. No to ci przerwę, bo to jest ciekawy wątek, który też chciałem poruszyć, i tylko dopiero później. Natomiast skoro to już naturalnie się pojawia, to zapytam o to teraz. Mamy pandemię, 2 lata pandemii i wiemy na przykład, że oprócz dystansowania, maseczek, szczepień, na przetrwanie ataku koronawirusa pomaga właśnie sport, aktywność fizyczna i zdrowie. Czy ty zauważyłeś, żeby była jakaś wielka kampania pod tytułem dbajcie o kondycję, uprawiajcie sport? Wielkiej kampanii nie zauważyłem. A to, co robią sportowcy, byli sportowcy tacy jak ja, przez chociażby moją fundację Marcina Możdżonka, którą założyłem. Próbujemy aktywizować społeczeństwo i tych młodszych, i tych starszych, bo jest dramat. Jeżeli chodzi o sprawność fizyczną naszych najmłodszych, o sprawność fizyczną dorosłych, uogólniając, jest bardzo źle. Już nie pamiętam statystyk, ale ile przez pandemię, przez te 2 lata statystyczny Polak przytył? Kilka kilogramów. To są zatrważające dane. My naprawdę będziemy się wygrzebywać z tego przez całe pokolenie. Właśnie obawiam się, że te długofalowe efekty pandemii mogą być bardzo silne. Ja próbuję gdzieś tam chodzić na siłownię w miarę regularnie i od iluś tam lat i widzę, że naprawdę ubyło osób ćwiczących i to tak zauważalnie ubyło. A czytałem jakieś badania, które mówią, że jak człowiek przestaje się ruszać, przestaje uprawiać sport, to organizm natychmiast się dostosowuje do tego nowego stanu, tego złego stanu równowagi. Czyli właśnie organy wewnętrzne obrastają tłuszczem, te wszystkie schorzenia miażdżycowe natychmiast się pojawiają, a powrót do zdrowia już nie jest taki prosty. Także faktycznie to może być odwrotny. Nie jest prosty i właśnie teraz to przeżywam, bo ubiegły rok byłem mocno na bakier z aktywnością fizyczną, co się odbiło na mojej wadze może nie aż tak bardzo, bo kilka kilogramów w moim przypadku nie robi większego wrażenia na organizmie, ale zacząłem się z tym dobrze czuć fizycznie, co bardzo źle wpływało na moją psychikę, bo mówię, coś tu jest nie tak. Się za bardzo przyzwyczaiłem do tej braku aktywności i teraz od stycznia, jak to mówią, nowy rok, nowy ja. Ale żartuję, nie, wziąłem się porządnie za pracę, bo no jestem wysoki, mam długie dźwignie, różnego rodzaju bóle miewam z tytułu tego, że 20 lat uprawiałem zawodowo sport, więc wróciłem i znowu zacząłem się czuć po prostu lepiej i zdrowiej, bo no już oklepany ze wszystkich stron jestem zwrot, że w zdrowym ciele zdrowy duch, ale tak po prostu jest. I mówisz, że w Polsce sytuacja jest tragiczna, a ostatnio właśnie rozmawiałem też z kolegą dokładnie na ten sam temat, na temat tej takiej pandemicznej zapaści sportowej i zdrowotnej Polaków. Mówi, że mentalność u nas jest inna niż na przykład w krajach takich jak Szwecja, gdzie pójście do klubu fitness nie jest jakimś wyjątkowym wyczynem, tylko jest po prostu elementem takiej codziennej rutyny. I nie tylko jeśli chodzi o ludzi młodych, ale też jeśli chodzi o ludzi starszych, o seniorów. To jest po prostu element zdrowego życia, który w cudzysłowie jest przepisywany przez lekarzy. U nas, mam wrażenie, dominuje taka filozofia pod tytułem, że jak mi się coś złego dzieje, to pomoże mi tabletka. No, jesteśmy, jeżeli chodzi o kraje skandynawskie, w tej sferze do nich zapóźnieni o kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt lat, ale to się u nas zmienia. Widzę z roku na rok, że coraz więcej ludzi chodzi do klubów fitness. To już nie jest coś tylko dla tych wysportowanych, tylko to jest tak naprawdę dla każdego. Jeżeli my sami nie zadbamy o swoje zdrowie w ten najprostszy sposób, w jaki możemy, czyli odżywiać się jak najlepiej to tylko możliwe i uprawiać jak najwięcej ruchu to tylko możliwe, bo nie każdy ma takie same możliwości, to też trzeba sobie powiedzieć. I tutaj właśnie by się przydały różnego rodzaju kampanie, czy kampanie instruktażowe jakieś nawet, jak robić, żeby uszyć
odpowiedni pakiet taki żywieniowo-sportowy dla każdego z nas, bo każdy z nas jest inny, ma inne potrzeby, inaczej reaguje na ćwiczenia, na dietę i tak dalej. To są tematy już bardzo skomplikowane. No, ale w tej pandemii tendencja polityczna była odwrotna. Obiekty sportowe raczej zamykano, ograniczano ich działanie. Decyzja zupełnie z mojego punktu widzenia niezrozumiała i bardzo szkodliwa, no ale tak było. Nie mieliśmy na to, ja nie miałem na to żadnego wpływu, mało z nas, kto miał na to wpływ. Trzeba po prostu się temu przeciwstawiać i chodzić. No, decyzja o zamknięciu lasów była kuriozalna. No, gdzie to najlepszy moment, żeby chociaż przespacerować się, pół godziny dziennie spaceru po lesie, to też jest aktywność fizyczna. To właśnie mnie na przykład uderza w tym państwowym zaangażowaniu w sport i w aktywność fizyczną obywateli, że ono jest takie wybiórcze i tak naprawdę dyktowane czynnikami bardzo często politycznymi, a nie merytorycznymi. Ta infrastruktura właśnie dla najmłodszych, ona, mam takie wrażenie, kuleje i tutaj akurat jest jakiś wyjątkowo dobrze działający związek sportowy w przypadku siatkówki, ale w przypadku innych sportów to mam obawy, że jest odrobinkę gorzej. To jest... państwo też może ingerować w te rzeczy w jakimś stopniu, ale na wszystko nie ma wpływu. Nam ogólnie, tak jak rozmawiamy ze środowiskiem sportowym, brakuje wykwalifikowanej kadry zarządzającej sportem. To się dopiero rodzi, powstają kierunki studiów, czy tu w Warszawie, w Gdańsku, czy w Katowicach. Profesjonalny menedżer sportu. Takich ludzi brakuje, ludzi, którzy potrafią marketingowo dobrze sport, dany klub, dany związek ograć. To tak naprawdę u nas teraz powstaje i ja z optymizmem patrzę w przyszłość, bo jeżeli będziemy mieli coraz więcej takich osób, to się zacznie po prostu poprawiać. Czyli w Polsce, można powiedzieć, jeszcze nie ma takiej kadry sportowych profesjonalistów? Nie ma. My tak naprawdę uważam, że my jesteśmy trochę na dorobku. Właśnie te 10-20 lat, co na przykład Skandynawią, gdzie tam to funkcjonuje od wielu, wielu lat i oni są, to już jest wryte w ich mentalność, w ich codzienność, no tak jak powiedziałeś, w ich rutynę często. No tak, ale to w Polsce też może nie ma takiej świadomości, że sport to jest biznes i powinien być biznesem i profesjonaliści nie się ma, pojawią. Ale jest już coraz większa taka świadomość, już działalność czy CSR-owa, czy stricte sponsoringowa wielu, wielu firm już jest duża i ich świadomość jest coraz większa. Mhm. Ty skończyłeś już karierę sportową aktywną. Nie masz zamiaru wrócić do żadnego rodzaju sportu, czy? Porwałem się trochę chyba z motyką na słońce, bo mój kolega, który jest trenerem trzeciej ligi w Olsztynie, trzeciej ligi siatkówki, chce awansować do drugiej, poprosił mnie, żebym pomógł, więc też przychodzę, trenuję z nimi i mam nadzieję, że uda mi się, jeżeli dojdę do siebie fizycznie, tam w marcu, kwietniu dołączyć do nich do fazy play-off i pomóc im awansować. Trenujesz jako zawodnik? Nie, jako zawodnik. Nie, że z nimi, że ich trenujesz. Nie, okay, jako zawodnik. Okay, oni mają trenera i oni się mają go słuchać. Ja też się go mam słuchać, mimo że nawet jest młodszy ode mnie. Czyli coś jeszcze w tej siatkówce działasz, na innym poziomie, co prawda? Na innym poziomie, na spokojnie, tak bardziej pomóc tym młodszym kolegom. No ale działasz też właśnie w biznesie. Prawda? Z czegoś trzeba żyć. No właśnie, no z czegoś trzeba żyć. A to nie jest takie dla Polaków oczywiste, że jak z czegoś trzeba żyć, to zakładamy firmę. I to jest dla mnie ciekawe, no bo jednak twoja kariera trwała dosyć długo, ta taka kariera zawodowca, pewnie z 15 więcej? 15 no naliczyłem, lat? Że 20 lat. 20, no to jest bardzo długa kariera, tak? Te mechanizmy sportowe mimo wszystko są oparte na pewnej merytokracji. To znaczy, jak się ma osiągnięcia, to się awansuje, jak się ich nie ma, to się spada. I na początku się ciężko pracuje przez pierwsze 4 lata i nie ma się z tego nic, tylko się dokłada. Tak, zgadza się. Jak każdy chyba właśnie w biznesie, w firmie, najpierw inwestuje, ciężko pracuje, nie mając gwarancji tak naprawdę. Ale rzadko jest tak, żeby po drodze, jak się właśnie awansuje po tych szczebelkach danej ligi w sporcie, pojawiał się urzędnik i mówił, o ty, jesteś za wysoko, musisz tutaj uiścić jakąś dodatkową daninę ze względu na swoje wybitne osiągnięcia. Tak się nie dzieje. Jeżeli chodzi o firmy, to jest dokładnie to, z czym mamy do czynienia. Mamy progresywny system podatkowy, bardzo skomplikowany i tym bardziej szkodliwy, że właśnie firmy, które się wspinają dopiero, bo są na tym poziomie aspiracyjnym, jeszcze nie dorobiły się wielkich fortun i wielkich przychodów i zysków, to właśnie one najbardziej cierpią. Jak wygląda właśnie to twoje zderzenie z tym niemerytokratycznym światem biznesu jednak? No nie powiem, że było bardzo bolesne, ale wiele rzeczy mnie zaskoczyło.
w biznesie, między innymi właśnie ten system podatkowy. Jak usiedliśmy ze swoim księgowym i on pokazał mi ilość książek, które co roku dostaję w styczniu, jeżeli chodzi o interpretację na przykład samego podatku VAT, to zacząłem się zastanawiać, czy to nie jest jakieś lobby, które drukuje te książki, już taka teoria trochę spiskowa, bo przecież każdy księgowy musi to mieć, musi się z tym zapoznać, przecież są setki, jak nie tysiące stron, o których my nie mamy tak naprawdę zielonego pojęcia. No, zresztą nasz system podatkowy, o tym się przekonuje codziennie, jest bardzo skomplikowany, trudno się w tym odnaleźć. Zaryzykowałbym teorię, że na każdego przedsiębiorcę w tak skomplikowanym systemie podatkowym można znaleźć tak zwanego haka. Oczywiście większość robi to nieświadomie, że robi coś źle, bo różne przepisy można interpretować inaczej i tu jest też taki pies pogrzebany. Ty działasz w dość skomplikowanym mimo wszystko biurokratycznie sektorze, bo w budowlance tutaj mnóstwo przepisów reguluje to, co, z czego można korzystać w procesie budowania domów, ich remontowania, to nie jest takie proste. To prawda, żeby wprowadzić produkt na rynek, takie jakie my wprowadzamy, no to musimy przejść proces certyfikacji, kart technicznych i tak dalej, to co wszyscy muszą robić, ale no jest to sporo... Te produkty funkcjonują na znacznie bardziej zaawansowanych rynkach prawdopodobnie. Tak właśnie się dzieje, no ale no, takie są wymogi, więc my to po prostu robimy. To jest takie podobieństwo, takie podobieństwo między sportowcami a przedsiębiorcami, że i tu, mimo wszystko nawet, jak coś nie idzie, jak jest ciężko, to i tak idą do przodu, prą do przodu i jedni i drudzy, nie poddają się. Sportowiec 9 razy upada, 9 razy przegrywa na zawodach, 9 meczów dostaje w trąbę, kolokwialnie mówiąc, wychodzi na 10 i wygrywa. To samo jest z polskim przedsiębiorcą. Ale z kolei jak sportowiec przegrywa, to najczęściej może to przypisać jednemu z dwóch czynników. Albo po prostu przeciwnik był lepszy, albo on nie trenował wystarczająco mocno, prawda? Natomiast porażki w sporcie są bardzo, bardzo potrzebne, bo one uczą pokory i jak się umie z nich wyciągać wnioski, to staje się po prostu lepszym. Zdaje się, że w biznesie też jest podobnie. Jeżeli coś poszło nie tak, to znaczy, że trzeba wyciągnąć z tego wnioski i iść dalej. No. Zależy też, jakie to są porażki. Oczywiście to łatwo się mówi. Jak ktoś ma stratę 10 milionów złotych, no to trochę te słowa mogą go nie pocieszyć do końca. Od jak dawna prowadzisz swoją działalność? Działalność już, to jest piąty rok tej działalności. Ja tak do niej trochę doskakuję. To też trzeba sobie jasno powiedzieć, bo zajmuję się kilkoma rzeczami naraz. Ale mój wspólnik też był siatkarz, zresztą trzyma nad tym pieczę i razem działamy. Mhm. Ja zauważyłem, że masz takie silne zacięcie komentatorskie po twoim Twitterze i obserwuję rzeczywistość wokół siebie. No i dlatego zacząłem od tego na początku wątku osiągnięć i komu przypisać zasługę, czy osobie, która te osiągnięcia ma, czy może otoczeniu, jakimś zewnętrznym uwarunkowaniom, bo chciałem zapytać, jak się czujesz w Polsce nowego ładu, polskiego ładu, w której to chyba właśnie osiągnięcia nie są najmilej widziane, bo trzeba za nie więcej płacić państwu. Trzeba więcej płacić na dobrą sprawę. Ja oczywiście dostałem raporty od jednego księgowego, z drugiego biura księgowego, jak to może wyglądać, jak to będzie wyglądało. Tak naprawdę zobaczymy na koniec roku, co z tego nam przyjdzie. Na pewno zapłacimy więcej jako przedsiębiorcy, jako nasza firma. To jest bardziej niż pewne. Musimy się nauczyć z tym żyć. No nie jesteśmy z tego zadowoleni. Ale my nie mamy na to żadnego wpływu. Ale znów się uruchamia we mnie lewicowy krytyk, którym nie jestem, ale w którego lubię się czasami wcielać. I powiem tak, no cóż, no nie będzie kolejnego Maserati. No ale poza tym wszystko będzie normalnie. Okej. Okay. Ja jestem gotowy. Podatki trzeba płacić. Koniec i kropka. Składkę zdrowotną, też podatek, to też trzeba płacić. To bez dwóch zdań. Tylko w biznesie jest tak, że jeżeli rozmawia się z kontrahentem, jeżeli dogadujemy jakąś umowę, ja mu za coś płacę, to on mi daje coś w zamian. Jeżeli on mi płaci, to ja mu daję coś w zamian. A jeżeli ja tutaj płacę, ja mogę zapłacić tą składkę zdrowotną wyższą, ale chciałbym się umówić do tego lekarza, a nie stukać dwa razy w rynnę, raz w parapet, żeby dostać się do internisty czy do kogokolwiek, no to nie ma tutaj tej takiej właśnie biznesowej zależności. Nie wiadomo, za co płacimy. Bo okej,
No trudno się dostać w obecnych czasach do lekarza. Zwłaszcza w tych pandemicznych. Jest z tym mega problem. Między innymi przez to skończyłem karierę szybciej. Bo jeszcze tuż przed pandemią nabawiłem się kontuzji. Długo z nią walczyliśmy, próbowaliśmy to rehabilitować, ale okazało się, że i tak trzeba nogę zoperować. Tam wszystko ponaprawiać, tak żeby było dobrze. O 3 miesiące przesunięty zabieg. Bo nie wykonujemy planowanych operacji. 3 miesiące w sporcie, względem leżenia na kanapie, gdzie nie mogę nic robić, bo noga odcina wszystko. Mogę robić ćwiczenia nogowe, ale tak naprawdę nie mogę nic robić więcej. To jest na zawodowym poziomie, to jest przepaść. I już ja biorąc pod uwagę historię wiek, trochę, no nie wiem czy poważniejszą, ale nowotworową. Moja znajoma była zdiagnozowana w środku pierwszego lockdownu z nowotworem. I lekarz, który ją prowadził, stwierdził, że no to trzeba operować w ciągu 3 miesięcy, żeby było na spokojnie i żeby się nie stresować, bo to jest pokonamy to, tylko ta operacja musi być o właściwym czasie przeprowadzona. NFZ 2023 najwcześniej. Zrobiła to prywatnie i wszystko jest okej, okay, ale no, masz rację, no nie wiemy, za co płacimy, prawda? Trudno to porównać, bo ona miała poważniejszy problem. To była kwestia pewnie być albo nie być na tym USP-dole, a ja być w sporcie, albo po prostu już przeskoczyć na biznes. Mniejszej wagi decyzji, ale też z mojego punktu widzenia w tamtym czasie też bardzo ważna. Mierzy się własną miarą, tak. Trudno. Ale właśnie no, to jest sztuczna uwaga, że możemy podnosić na przykład te daniny na zdrowie, tylko musimy wiedzieć, co za to dostajemy. Pytanie, czy tutaj też potrzeba nam aż tyle tego państwa? No, też wydaje mi się, że jest go odrobinkę za dużo, jak jest twoje wrażenie. Jeździsz, pytam cię nie dlatego, że... Ale w czym jest zbyt wiele państwa? W zdrowiu. Za mało właśnie też prywatnej inicjatywy, takiej prawdziwie prywatnej. Przez to no, ten ja często chodzę prywatnie do lekarza, no właśnie. Do tego samego, który teoretycznie powinien mnie przyjąć. Bo to jest akurat specyfika polskiego systemu. Ale pytam cię o to nie dlatego, że jesteś jakimś specjalistą od zdrowia, bo nie jesteś raczej specjalistą od piłki, od biznesu w tym momencie, natomiast jeździłeś po całym świecie, miałeś styczność z różnymi systemami zdrowotnymi, bo pewnie takie czy inne kontuzje trzeba było leczyć też na całym świecie. Jak byłeś w Turcji, no to w Turcji miałeś styczność. Jakby masz pewne porównanie i widzisz, jak to wygląda. Ja mam pewne porównanie, tutaj też nie będę, moja rodzina, jakby rodzina mojej żony bardziej jest związana z medycyną, ale już nie będę mówił w jakim aspekcie, no co nieco przekazali mi, pokazali mi jak to działa, jak wygląda zarządzanie szpitalami i jak w ogóle wygląda zawód lekarza, to tak naprawdę polskiej medycynie, polskiej służbie zdrowia przede wszystkim brakuje rąk do pracy. Tu jest duży problem. No bo za mało się im płaci. Świetnie, trzeba ich po prostu mieć więcej i dobrze ich opłacać. Tylko, że to jest ten problem. To jest problem. Ale to jest problem, który wydaje mi się jest problemem trochę szerszym niż tylko kwestia zabudżetowania ja bym był za tym, żeby w pewnym sensie uwolnić właśnie rynek medyczny w pewnym stopniu. Uwolnorynkowić go trochę. Ale też nie do końca, bo pamiętajmy, że są bardzo ciężkie schorzenia, których leczenie kosztuje czasami miliony złotych i tu kogo będzie stać na takie leczenie, a musimy też jakąś solidarność wobec innych współobywateli wykazać. No, wolny rynek tak, ale też nie do końca, no taki zupełnie wolny, totalne robienie co się chce moim zdaniem nie, po prostu się nie sprawdzi, bo jesteśmy zbyt różni w społeczeństwie, jesteśmy zbyt różni, żeby to zadziałało. No to jest oczywiście ciekawa bardzo dyskusja, ale ja tutaj widzę pewną, jeśli chodzi o wynagrodzenia i o to, że mamy deficyt lekarzy, deficyt pielęgniarek, w ogóle ludzi w tych zawodach medycznych, pewną analogię między właśnie tą sferą a sportem, bo w sporcie też mamy w pewnym sensie deficyt dobrych piłkarzy, dobrych, nie wiem, siatkarzy w polskich klubach i w każdym innym sporcie deficyt jakiejś tam liczby profesjonalistów. Nie dlatego, że ich nie ma, tylko dlatego, że właśnie co robią? Emigrują. Robert Lewandowski
gra u naszych zachodnich sąsiadów. On jest Polakiem, ale wyjechał, bo tam mu właśnie lepiej płacą. Być może no, nasza służba zdrowia też jest skazana na to, że zawsze gdzieś lepiej będą płacić niż w Polsce, przynajmniej dopóki się Polska jako kraj, jako gospodarka nie wzbogaci. Więc to pytanie, czy da się to, tym wysterować. W sporcie się nie dało. W sporcie wszyscy najlepsi sportowcy wyjeżdżali łącznie z tobą. Tak, ale ta analogia to bardziej byłaby chyba do tego, jak na przykład Polski Związek Piłki Siatkowej poradził sobie z szkoleniem. Tą piramidę, jak już wspominałem wcześniej, zbudował o bardzo szerokiej podstawie, czyli szkolimy w kilku miastach, w województwie, mamy te siatkarskie ośrodki szkolne, wyłapujemy tam ludzi i wtedy mamy tą górę ok. Tu też się właśnie kłania, to jest zawsze system naczyń ze sobą połączonych, powiązanych. Uniwersytety medyczne. Tutaj trzeba, pewnie by było, rozszerzyć ich działalność, je bardziej dofinansować, tak żeby one wskoczyły na poziom, kilka poziomów wyżej, jeżeli chodzi o nauczanie. Jakoś to skorelować potem. Być może, to taka luźna myśl teraz przyszła mi do głowy, skoro student studiuje tam 5, 6 czy 7 lat, zależy jaki kierunek i tak dalej, to potem niech może to odda, bo studia u nas są za darmo. Niech popracuje ten okres, co na przykład studiował w Polsce, a potem niech robi co chce, bo też nie możemy, ale... Jego rodzice płacą za te studia, można powiedzieć, prawda? W podatkach. No, zresztą on też, jeżeli pracuje, dorabia sobie, często tak bywa. No tak, ale to jest, ale dostaje jakby od państwa te pieniądze. Jejku, ja brzmię jak faktycznie jakiś lewicowy działacz teraz. A? Dostaje od państwa tę możliwość studiowania. Wyciągam i potem to oddaj. Adriana Zandberga, każdy ma takiego małego Adriana Zandberga w sobie. Każdy chyba ma, tak. No ja też. Ktoś może powiedzieć, ja też wszystko dostałem od państwa, bo ono mnie utrzymywało. Siedziałem w tej szkole mistrzostwa sportowego, tam wyrosłem na siatkarza, potem już to wszystko poszło, jak wszyscy wiemy. Ale ja w pewnym sensie też właśnie założyłem po to fundację, żeby w jakiś sposób to oddać. To nie chodzi o to, żeby jeden do jednego oddać co do złotówki, tylko żeby też przekazać wiedzę, którą zdobyłem i tak dalej. Właśnie, jeżeli zachęcę kilkoro młodych ludzi, dziewczynek, chłopców do uprawiania sportu, do ruszania się, no to już będzie w pewnym sensie sukces. Powiedz kilka słów, co ta twoja fundacja konkretnie robi. Co moja fundacja konkretnie robi? Zajmuje się sportem, przede wszystkim szerzeniem aktywności fizycznej. Oczywiście poprzez siatkówkę, czyli to, na czym się znam najlepiej. W ubiegłym roku organizowałem turnieje familijne siatkówki plażowej, żeby każdy mógł sobie pograć. To jest bardziej amatorsko, chociaż zrobiłem też turnieje dla dzieci, dla młodzików, dla młodszych, takich, którzy już grają, bo oni tego też potrzebują, dużo tej gry i to dostali, ale robiłem też treningi dla dorosłych, dla takich amatorów, że się spotykaliśmy, bawiliśmy, trochę pograliśmy, żeby się ruszyć. A to robisz we współpracy z jakimiś instytucjami? Jak to wygląda w praktyce? Z prywatnymi instytucjami, ale w dużej mierze też oparte o państwo, Ministerstwo Sportu. Ministerstwo Sportu. No dobrze, no nie można jakby też marginalizować roli państwa dla jakiejś kondycji fizycznej obywateli, tylko pytanie, jak projektować ten system, tak mi się wydaje. Pamiętam, czytałem o tym w ogóle, skąd się wziął sport masowy. To niezwykle ciekawa historia, jak ten kapitalizm przyspieszył i zapewnił dobrobyt masom i dostęp do taniej żywności i do rozrywek pod tytułem na przykład używki, prawda? A te masy jednocześnie musiały dużo pracować, więc nie było tak naprawdę kiedy w XIX wieku uprawiać sportu. Zdrowie, mimo że wzrastała średnia długość życia, bo leczyliśmy na przykład dzieci, które dawniej umierały, przestały umierać, to spadała średnia kondycja fizyczna ludzi. Pojawiały się różnego rodzaju schorzenia. Do tego stopnia, że bodaj przed II wojną światową tylko co drugi rekrut w Stanach nadawał się do wojska. Po prostu cała rzesza młodych ludzi nie była w stanie być zwykłym szeregowym ze względu na swoje różne przywary fizyczne. I po II wojnie światowej w Stanach Zjednoczonych właśnie uruchomiono różnego rodzaju programy, powiedzmy sobie, takie narodowe programy wsparcia aktywności fizycznej. Tylko no w jakim kierunku tam to ewoluowało? W amerykańskim, w kierunku tego, że jednak biznes prywatny przejął tę aktywność fizyczną. Przejął biznes prywatny, tak, ale amerykański sport opiera się w dużej mierze na uniwersytetach.
które są bardzo często sponsorowane z prywatnych. To prawda, no, ale oni są dużo z tym do przodu przed nami. U nas, gdybyśmy mieli teraz przełożyć jeden do jednego ten model u nas, to myślę, że to by się nie udało. Jesteśmy jeszcze chyba zbyt biednym krajem, zbyt nie tak rozwiniętym, żeby to miało ręce i nogi. Chociaż to też wszystko zależy od tego, o jakiej dyscyplinie sportu mówimy, bo przecież ten amerykański model też nie w każdej dyscyplinie sportu daje najlepsze rezultaty i osiągnięcia. No może w koszykówce daje, ale też widzimy, że w europejskie drużyny koszykarskie coraz lepiej radzą sobie w szrankach z Amerykanami, prawda? Europa jest bardzo mocna. Hiszpania, Turcja to są bardzo mocne ligi koszykarskie. Także nie jesteśmy wcale skazani na tutaj marginalizację sportową względem Amerykanów. Zresztą oni by chyba chcieli osiągać takie sukcesy w piłce nożnej, jak liga brytyjska, niemiecka, prawda? Tak, no specyfika, ale no, Amerykanie, oni dużo łożą na sport jako państwo, poprzez te uniwersytety, oni dużą wagę do tego przywiązują. Jeżeli ktoś się załapie na stypendium sportowe, to ma naprawdę tam jak u Pana Boga za piecem najlepszą opiekę medyczną, najlepszych trenerów, najlepszych fizjoterapeutów. Życzę każdemu, żeby mógł wyjechać. Ja nie miałem takiej możliwości, ale moi znajomi czy koleżanki mieli, skorzystali i bardzo sobie to chwalili. Oni mają dużą siłę pieniądza. To taką ciekawostkę powiem z Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku. Ja grałem akurat w międzyczasie, grałem z jednym siatkarzem amerykańskim w jednym klubie tu w Polsce. Więc bardzo często z nim rozmawiałem właśnie podczas tych igrzysk. Tam jest zawsze problem z dostępem do obiektów, żeby trenować. Każdy ma bardzo ograniczony czas, 45 minut, godzinę czasami, może półtorej, jak uda się coś tam przepchnąć bardziej. I tyle możesz trenować i tak naprawdę cały dzień kwitniesz w wiosce olimpijskiej. Jest to sytuacja dość niekomfortowa dla sportowców, w szczególności dla trenerów. A on powiedział, nasz komitet olimpijski sobie z tym poradził. Mówię, no właśnie, bo nie widzę, często ciebie nie ma w wiosce, was nie ma, nie trenujecie w ogóle na hali, bo mogliśmy potrenować dłużej, bo was nie było. Gdzie wy jesteście? A nasz ten komitet olimpijski po prostu wynajął na czas igrzysk cały uniwersytet w Pekinie, jeden wielki, cały ośrodek jest tylko dla nas, dla całej kadry amerykańskiej. Nosiła pieniądze, dzięki temu można osiągać lepsze wyniki sportowe. No pieniądze w sporcie to nie wszystko, bo to jest przede wszystkim ciężka praca, ale oni dostają lepsze narzędzia do tej pracy. A skoro już o tych pieniądzach cały czas mówimy i o sporcie, to chciałem zapytać, czy siatkarze polscy nie odczuwają pewnej zazdrości względem piłkarzy, bo piłkarze, wydaje się, mają taki przywilej, że są zawsze w centrum zainteresowania, nawet jak grają beznadziejnie, nie mają absolutnie żadnych wyników i to oczy bolą, jak się na to patrzy. To prawda, jest to mało zrozumiałe, ale czy zazdrość? Nie powiedziałbym. Dlaczego tak jest, tak jest sportem narodowym? Tak jest, tak jest, tak jest, tak jest sport skonstruowany, tak jest świat skonstruowany. Piłka nożna jest dyscypliną bardziej powszechną niż siatkówka. Siatkówka jest dyscypliną akademicką, tak to kiedyś uniwersytecką, jak to tam ona powstała i tam ma swoje korzenie. To teraz widać, jest taką dyscypliną elitarną, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, bo nie każdy może w siatkówkę grać tak naprawdę. Ona jest bardzo wymagająca. Dasz małemu dziecku piłkę i ono ją kopnie przed siebie. Dasz mu piłkę, żeby odbiło w siatkarski sposób, no nie zrobi tego, musi potrenować i to dość długo, żeby w prawidłowy sposób to kontrolować. Czyli nie ma zadatków na sport narodowy. Chociaż no jest sportem narodowym, jak wygrywamy. No to wiele, tak jak skoki narciarskie, jak piłka ręczna. Ze zwycięzcą każdemu po drodze. Ze zwycięzcą tak jest, każdemu, prawda? Po drodze, to prawda. Jak moi koledzy grają, my się tym cieszymy, bo my jesteśmy na takim poziomie, tutaj z całym szacunkiem do naszej reprezentacji w piłce kopanej, poziom, do którego ta reprezentacja piłki nożnej się nigdy nie zbliżyła. Życzę im tego, żeby się zbliżyli, żeby weszli na to, ale tak widzę ze swojej perspektywy, jeszcze jest bardzo długa droga przed nimi. Trochę mi szkoda Roberta Lewandowskiego, bo on się urodził za wcześnie. Jakby się urodził gdzieś tak za 10-15 lat, to pewnie, bo nasza reprezentacja pewnie wtedy będzie już trochę lepiej grała, to osiągnąłby z naszą kadrą więcej. Bo oni nigdy nie poczują tego, nie zrozumieją, co to jest grać w najważniejszym meczu swojego życia. Co to jest przegrać najważniejszy mecz swojego życia, co to jest wygrać takie spotkanie. Ten poziom, że jest się
na samym szczycie, że jest tylko kilka drużyn, kilkoro zawodników, tak dobrych jak ty, a reszta jest na dole. Tego też na razie nie widzą, ale życzę im, żeby tak było, bo ja jestem kibicem każdej dyscypliny, w której startują Polacy. Historia Roberta Lewandowskiego to taka historia trochę szczęścia w nieszczęściu, no bo on był właściwie odpychany przez niektóre polskie kluby. Pokazuje tutaj w stronę ulicy Łazienkowskiej. System szkolenia pewnie, prawda? Ale to trudno mi powiedzieć, jaki on jest. No, piłka nożna rządzi się trochę swoimi prawami. Tam to jest zbudowane inaczej niż w siatkówce. U nas jest to chyba trochę prostsze, dlatego bardziej przejrzyste. Nie miałeś swojego osobistego menedżera takiego od spraw biznesowych jako siatkarz? Od spraw kontraktów sportowych miałem. I to nawet kilkoro. To działa tak samo jak w piłce nożnej? Nie, inaczej. Jest prościej. Ma to swoje plusy, minusy i ten rynek menedżerski w siatkówce też wygląda różnie, ale z roku na rok wiem, że też się poprawia. U nas sytuacja była dość prostsza, bo miałeś kontrakt 2-3-letni, kończył się, więc menedżer szukał ci nowego klubu, różne propozycje, podpisywałeś i już. Zdarzały się oferty, też raz byłem wykupiony przez jeden klub, ale to inne kwoty, inna skala zupełnie niż nie słyszy się o tych wszystkich skandalach z udziałem menedżerów siatkarskich, tak jak słyszy się Nie słyszy się, nie mówię, że ich nie było. Te sytuacje były różne, ze swoim byłym menedżerem wylądowałem nawet w sądzie, więc patologie są wszędzie. Sprawę wygrałem po trzech latach, ale jakieś roszczenia z sufitu wyciągnięte. Sąd to rozpatrzył, mógł rozpatrzyć tylko w jeden sposób, na moją korzyść. Czyli będąc sportowcem już trochę zasmakowałeś biznesu, tak naprawdę z samej natury tego sportu, kwestia negocjacji właśnie. To nie jest tak jak zwyczajny pracownik firmy, że po prostu zatrudnia się, nie ma żadnego pośrednika, jest to on i od razu firma, no chyba że to jest agencja pośrednictwa pracy, a to zostawmy. Ale co do zasady, to ktoś pracuje w firmie X, tam ma kontrakt i nie ma żadnego pośrednika, ty miałeś reprezentantów, cały ten proces. To ci coś nauczyło na poczet teraz obecnej działalności biznesowej? Oczywiście, że nauczyło. No, negocjacje z prezesami klubów były trudne. Raz właśnie przeprowadzał w moim imieniu je menedżer, raz robiłem to ja osobiście, więc to były takie sytuacje dające bardzo wiele. Też taka anegdotyczna sytuacja, gdzie zmieniałem klub. Z Bełchatowa przechodziłem do Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Wtedy prezesem klubu Zaksy Kędzierzyn-Koźle została pani prezes w ogóle Zakładów Azotowych. Czy ona była wtedy wiceprezesem, równolegle Zakładów Azotowych, bardzo wysokie stanowisko zajmowała. To były najkrótsze negocjacje, jakie... Tu jest oferta. Uzgodniliśmy jakąś taką kwotę, ona mówi, na tą kwotę mogę się zgodzić. Przepraszam, mówi pani Marcinie, ja tu nie będę z panem negocjowała takich kwot. Ja jeżdżę czasami do Turcji czy gdzieś na Ukrainę, ja tam negocjuję po 100, po 200 milionów. Proszę mi wierzyć, że nie będziemy tutaj się bawić w kotka i myszkę, więc zbiła mnie nagle z takiego, ona była dużo niższa, ja stałem się dużo niższy od niej. Musiałeś się zgodzić. Oferta nie była zła, no, inaczej bym się nie zgodził, po prostu mógłbym powiedzieć, że nie, dziękuję, ale negocjacje były bardzo trudne, bo zobaczyłem, co to jest wystartować z pozycji siły. A czasowo, jak to wygląda? Jak się jest sportowcem, to po pierwsze treningi, rozjazdy, nieustannie, pewnie rzadko w domu, rzadko widuje się żonę, dzieci. A teraz jako biznesmen też wyjeżdżasz, ale czy to jest wciąż tak zajmujące jak nie sport? Nie jest tak zajmujące. Z żoną ustaliliśmy, że chcemy wypracować sobie taki model, żebym mógł być jak najwięcej w domu i poświęcić jak najwięcej czasu rodzinie, tego czasu, którego nie mogłem im dać, jak byłem zawodowym sportowcem. Więc mam tak naprawdę nienormowany czas pracy. Czasami zdarzy się, że muszę wyjechać na dzień, na dwa, na trzy, ale tak to siedzę w domu, mogę pracować albo u siebie w biurze w fundacji, albo zza biurka we własnym domu. I tak sobie to poukładać, żeby pogodzić w miarę życie rodzinne z życiem zawodowym. Na takim modelu zależało, tak i coraz lepiej to nam się układa. Ta słynna równowaga praca-dom. Musi być. Work-life balance. Musi być, zauważyłem, że to musi być. Podświadomie do tego dążyliśmy i okazuje się, że to przynosi efekty. Jestem przez to efektywniejszy też w pracy. No teraz trochę więcej czasu będzie zajmować rozliczenie podatków, ale może nie aż tyle, żeby ten work-life balance naruszyć, tego ci życzę.
Dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję bardzo.